Otwieram 8. sesję pełniącego funkcję Rady Miasta Zielona Góra. Bardzo serdecznie witam. Wcześniej były to dochody zaplanowane dla związku międzygminnego, a jest on likwidowany, występujemy, w związku z tym trzeba jakby tylko księgowo przepisać te kwoty do budżetu miasta. To nie znaczy, że to jest uchwała nieważna, ponieważ to, co jest najważniejsze w niej, to przyjęcie pomocy finansowej dla samorządu województwa. 2 miliony na promocję, czyli tak jak zwykle w związku z lotami, także pomoc dla szpitala wojewódzkiego i dopisanie kwoty już zaplanowanej wcześniej na tworzenie wydziału medycznego.